when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is... Cambo Life, Kambodża, Kambod. Mamy dzisiaj ostatni dzień 2022, a my właśnie się udaliśmy na stadion miejski, gdzie odbywają się walki Kung Mei. No i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Jeden chłopaczek, który tutaj będzie walczył, trenował tam ze mną. Czasami nawet tam z nim parowałem, tylko na lewą rękę. Jak widzicie, dosyć spora publika. Chętnie jakąś walkę zobaczymy. Co zdaj? My trainer! Także sędzią głównym jest mój trener. Jesteśmy teraz w jednej z takich bocznych uliczek. Cały Riverside jest zawalony samochodami, ludźmi. Policja steruje tam ruchem. Nie wpuściła nas dalej w kierunku, w którym chcieliśmy jechać. Ja jeszcze spotkałem tutaj Franca, czyli Mister Bitcoina, który poszedł teraz po motor, bo chce z nami jechać w to miejsce, w które my jedziemy. Czy tam dojedziemy, to jeszcze się okaże. W każdym razie czekam na niego. Jestem też tam, jest ze mną Tomek. Tomek, który dzisiaj przyjechał do nas do guest house'u. No, a jak możecie zobaczyć, ruchu to nie miara. Fajerwerki też już od 7 jakieś strzelają, no ale zapewne przed 12, o 12 będą główne pokazy sztucznych ogni. Także jesteśmy w wyjątkowym miejscu, bo jesteśmy na rondzie Duriana w Kampocie, w centrum Kampotu, można powiedzieć. Jak widzicie, jest godzina dopiero po 9, ale już jakieś tam fajerwerki się pojawiają. Tu mamy jakąś grupę deskorolkarzy. Też zauważyłem taki nowy trend w Kampocie. Coraz więcej właśnie chłopaczków jeździ na desce. Na Riverside, powiem wam, dużo większy ruch. Nawet nie miałem jak na motorku telefonu wyciągnąć, ale za to tutaj też sporo Khmerów, którzy czekają na godzinę 12 oczywiście. Tam mamy stadion, nawet widać troszkę ring, ale już niestety walki się skończyły. Ja byłem na jednej walce, którą zresztą u mnie na kanale będziecie mogli zobaczyć. Bardzo dużo turystów, bardzo dużo Khmerów się zjechało do Kampotu, ale myślę, że tak jak w zeszłym roku też bardzo dużo było ludzi. No i chyba teraz ten obraz też odzwierciedla to, co się dzieje na mieście. O, może tak to spuentuję. Nic, lecimy chyba teraz do Venus Baru na chwilę. Ja muszę jeszcze troszkę pracy wykonać na komputerze przed godziną 12, ale myślę, że jeszcze się wyrobię. Kambo Life!
po raz kolejny nadaję. Ostatni dzień nowego roku, nas zostało tylko 10 minut. A my mamy tutaj, o widzicie, akurat przyjechałem na chwilę do guest house'u, a tutaj pracownicy Ekran Noodle, a mają taką imprezę firmową, firmowy Sylwester. Także obecnie sobie śpiewają karaoke. Całkiem fajna zabawa. Na stole kmerskie przysmaki, nawet zaraz coś spróbuję, chociaż jest ekstremalnie. Za chwilę będzie godzina 12. My jesteśmy, podobno ostatnio w telewizji podawali, że druga najpopularniejsza ulica w Kambodży pod względem pubów. Powoli się zaczynają wybuchy. Jakieś fajerwerki. A na razie dziewczyny tutaj z baru strzelają z takich kijków. Także szczęśliwego nowego roku życzę wszystkim od całego zespołu Cambo Life. To my od 12. Bezos, oni happy new year. Muszą doczekać. My od 12, a inni muszą jeszcze 6 godzin doczekać. Jesteśmy lepsi. My wcześniej. Kurwa, ile tego jeszcze jest? Cambo Life Kambodża, Kampot. Mamy pierwszy dzień 2023, a do nas zawitał. No w sumie, a do mnie i tutaj do naszego gościa, Zygmunt. Ja tak dzisiaj troszkę nagrywam na wariata, ale przyjechałem właśnie do sklepu tutaj po jakieś kubeczki, po jakieś tam jeszcze jakąś tackę do kawy. I zaraz wracam oczywiście z powrotem, jeszcze może zahaczę do Bartka. Spotkałem też Ewę i Andrzeja, pozdrawiam serdecznie. No i co, wszystkim też chciałem życzyć szczęśliwego nowego roku. A ja już w kolejnym miejscu, jestem przy dużym markecie w Kampot. Przyjechałem tutaj, a to ze względu kluczy. Muszę dorobić jeden klucz do pszczółki, bo zawsze miałem jeden. Muszę też dorobić główny do guest house'u, do pokoi. Dzisiaj tylko niestety zrobię do motorku i ogólny do guest house'u. Już jakiś od czasu te, od jakiegoś czasu się na to zbierałem, ale dzisiaj przyszedł ten czas. Zakupiłem też, tak jak wcześniej wam pokazywałem, jakieś tacki, jakieś kubeczki na razie, takie wstępne. Nowy rok. Wróciliśmy do rzeczywistości. Wczoraj naprawdę bardzo dużo ludzi, Khmerów z Phnom Penh, z całej Kambodży zapewne też. Dzisiaj niedziela, także jeszcze jest czas na świętowanie. A jutro poniedziałek i zapewne całe życie wróci do normalności. Także tak pracują chłopaki tutaj, dorabiają klucze. Otwierają zamki, robią małe włamy. Nie no, tak to chyba poza tymi ostatnimi rzeczami, ale tam jakiś wielki Khmer idzie po ulicy. Może to Khmerka ma torebkę, ale bardzo wielka. Ale dzisiaj widziałem też bardzo wysokiego Khmera, co jest takim zjawiskiem raczej w Kampocie rzadkim. O, jak byłem w Phnom Penh przed walką, widziałem chyba jakiś, nie wiem, koszykarzy, siatkarzy. No to powiem wam, że no, byłem delikatnie zdziwiony. Takich wysokich jeszcze Khmerów nie widziałem w takim skupisku, no ale normalne. Cambo Life nadaje po raz kolejny.
My jesteśmy u Bartka na ulicy. Ostatnio wam wspominałem, że ponoć druga najpopularniejsza ulica z pubami w Kambodży. Przynajmniej tak było w jakiejś kmerskiej telewizji. A co chciałem powiedzieć, to jesteśmy dzisiaj w nowym miejscu. Wpadliśmy tutaj z Tomkiem, czyli też naszym gościem w naszym guesthouse. O, chyba tak się nazywa w ogóle ten bar, gdzie jest otwarcie, jedzenie za free, a my tutaj przyszliśmy tak naprawdę wspomóc, zamówić jakieś piwo, może coś zjeść, spróbujemy, co tam mają ciekawego do jedzenia. No, a to też jest biznes, no gdzieś tam Bartka, od dziewczyny rodzina to otworzyła. Także jak widzicie, barowe biznesy kwitną. Zobaczymy, jak będzie w nowym roku, w 2023. Pierwszy styczeń. Jak widzicie, ulice już nie są tak pełne jak wczoraj, aczkolwiek mamy niedzielę, także nie jest źle. Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, grupa Cambolife. Pokazujemy tam troszkę więcej, wrzucamy zdjęcia, informacje, link w opisie tego filmu.